Szkuwa została odnaleziona. Wykasuję ją z tematu, którego szukałem. Kliknąłem prawą myszką w miarę blisko budynku. Co tu jest? Otrzymaliśmy informację, co to za miejsce. Mało tego, pod spodem jest informacja o położeniu geograficznym. Klikam lewą myszą. No i zobaczmy. 51 stopni, 51 minut i jeszcze do tego jakieś grosze. Szerokości geograficznej północnej. 19 stopni, 20 minut i jeszcze jakieś grosze. Długości geograficznej wschodniej. Teraz pamiętajcie, że w teście, który za chwileczkę będziecie rozwiązywać, musimy udzielić precyzyjnie odpowiedzi. Skoro należy zaokrąglić do pełnego stopnia długość geograficzną, to będziemy mieli równiutko 19 stopni na wschód. Zgodnie z regułami zaokrąglania, jeżeli jest coś równo warte połowę, zaokrąglamy w górę. Pamiętajcie, że to, co napisane zaraz za stopniami, to są minuty. A jeden stopień ma 60 minut. W związku z tym szerokość geograficzna to 52 stopnie w zaokrągleniu. Oczywiście na północ. Precyzyjnie wpisujcie wyniki. To sprawdza maszyna, więc dla niej różnicą będzie, czy tu wstawicie spację, czy nie. 19 E, 52 N. Nie ma tu żadnych spacji.